Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Polacy stracili zaufanie Ancelottiego. Właściciele Bayernu oblani piwem. Protest przeciwko powstaniu Superligi. A na koniec piękne słowa portugalskiego piłkarza o Polsce. Mierzejewski i jego klub zdegradowani. I kosmiczne zarobki Piotra Zielińskiego. Zachęcam do subskrypcji kanału na dole i życzę miłego oglądania. W miniony weekend we Włoszech doszło do polskiego pojedynku pomiędzy Genoą Krzysztofa Piątka i Napoli Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego. Dobrą informacją było to, że wszyscy reprezentanci Polski zaczęli spotkanie od pierwszej minuty. Niestety im więcej minut upływało, tym było coraz gorzej. Warta odnotowania jest jedna sytuacja Milika, który z kilku metrów zamiast skierować piłkę do siatki trafił nią w bramkarza Genoi. Na drugą połowę nie wyszedł niestety już ani Milik, ani Zieliński. Zostali oni zastąpieni Mertensem i Ruizem. Jakby tego było mało, rezerwowi doprowadzili do wyrównania stanu meczu. Przy golu Hiszpana asystował Belk. Są to fatalne informacje dla polskiej dwójki z Neapolu. Pamiętamy, jak na początku sezonu Ancelotti w samych superlatywach wypowiadał się zarówno o Miliku, jak i Zielińskim. Niestety w tym momencie są oni co najwyżej rezerwowymi. W kluczowych meczach np. Ligi Mistrzów Polacy nie wychodzą w podstawowych składach. Czy to oznacza, że polski duet jest już odstawiony? Czas pokaże. Miejmy nadzieję, że włoski szkoleniowiec uwierzy jeszcze w Milika i Zielińskiego i da im szansę. Polacy również powinni dać pretekst do tego, aby wystawiać ich w pierwszym składzie. Kartka z kalendarza. Oprócz świętowania stulecia niepodległości naszej ojczyzny, wspominamy 11 listopada 1871 roku, kiedy to rozpoczęła się pierwsza edycja Pucharu Anglii w piłce nożnej. Są to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie. W miniony weekend doszło również do niemieckiego klasyku, czyli starcia Bayernu Monachium z Borussią Dortmund. Mecz stał na bardzo wysokim poziomie. Końcowy wynik brzmiał 3-2 dla BVB. Jeżeli chodzi o występy Polaków, to musimy odnotować asystę Łukasza Piszczka i dwie bramki Roberta Lewandowskiego dla Bawarczyków. Do przykrego incydentu doszło na trybunach w Signal Iduna Park. Gościli na nich właściciele Bayernu, czyli Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge oraz szef do spraw finansowych Jan-Christian Dressen. Na nagraniu z trybun widać, jak ktoś wylewa strumień piwa na wcześniej wymienioną trójkę włodarzy. Bardzo oburzony tym faktem był Rummenigge, który w ekspresyjny sposób wyrażał swoje niezadowolenie. Niestety Bayern musi ostatnio zmagać się z upokorzeniem niemal na każdej płaszczyźnie. Ciekawostka. Bayern Monachium nigdy nie odrobił 7 punktów straty do lidera Bundesligi. To może oznaczać, że Bawarczycy w tym sezonie nie obronią tytułu mistrzowskiego. Wracając jeszcze do tematu meczu Borussii Dortmund z Bayernem Monachium, kibice gospodarzy wywiesili przy swojej trybunie wymowny transparent dotyczący powstania Superligi. Krótko przypomnijmy. Superliga ma być tworem zrzeszającym najbogatsze i najlepsze europejskie zespoły, które grałyby wyłącznie między sobą. Kibice na transparencie napisali: Borussia Dortmund nie może być częścią zamkniętej elitarnej ligi. Nie dla Superligi. Według Football League z Niemiec to właśnie Bayern Monachium i Borussia Dortmund miałyby brać w tym udział. Czy taki twór jak Superliga powstanie? Miejmy nadzieję, że nie. Zniszczyłoby to panujący ład w Europie i cały sens piłkarskiej rywalizacji. Świętujemy dziś stulecie odzyskania niepodległości. Portugalski piłkarz Lechii Gdańsk João Nunes w ciepłych słowach wypowiada się o naszym kraju. Polska to kraj z dużą historią, który przez różne wojny miał wiele bardzo ciężkich momentów. Później panował u was komunizm, ale z tego wyszliście. To, gdzie jesteście teraz i jak bardzo kochacie wasz kraj, pokazuje, jacy jesteście silni jako naród. Bardzo mi się to podoba. Adrian Mierzejewski, który przez kilka ostatnich lat podbija daleką Azję, spadł z chińskiej ekstraklasy wraz ze swoim klubem Cheichun Yatai. Zespół Polaka w bezpośrednim starciu o utrzymanie przegrał 0-2. Kontrakt byłego piłkarza m.in. Polonii Warszawa jest ważny do grudnia 2019 roku. Niedługo Piotr Zieliński ma podpisać nowy kontrakt z drużyną Napoli. Według doniesień włoskiego Spazio Napoli, Polak ma zarabiać kosmiczne 3,5 miliona euro za sezon. W porównaniu do obecnych zarobków będzie to ponad 3-krotna podwyżka. Kością niezgody wciąż pozostaje klauzula odstępnego, która według przedstawicieli Polaka jest zbyt wysoka. Jednak na dniach powinno się wszystko wyjaśnić i powinno dojść do podpisania nowej umowy. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się wam na ekranie, a my widzimy się już wkrótce, do zobaczenia.